Dzień dobry, witam wszystkich oglądających ten krótki reportaż podsumowujący działania inwestycyjne w sołectwie Sulimy w mijającej kadencji samorządowej. Proszę Państwa, proces inwestycyjny jest jak maraton. Wymaga czasu, angażuje wiedzę, energię wielu fachowców, a także środki finansowe. Gmina Giżycko z sukcesem zdobywa dofinansowania, które pozwalają jednocześnie nie nadwyrężać własnego budżetu i realizować projekty w szerszym zakresie. Dzisiaj kilka takich miejsc chciałam Państwu pokazać. Pierwszym z nich było boisko, które w ostatnich latach zostało znacząco zmodernizowane. Zniwelowano tutaj teren, zamontowano bramki, piłkochwyty, koniowiązy, kontener socjalny został postawiony, zbudowano również przyłącze elektroenergetyczne. Teren ten służy do organizacji imprez gminnych promujących Sulimy w ubiegłym roku. W ubiegłym roku odbyła się tutaj już kolejna edycja pokazu koni zimnokrwistych. Jest to już cykliczna impreza integrująca zarówno naszych mieszkańców, jak i hodowców koni z regionu oraz wielu gości, którzy w ten czas odwiedzają naszą wieś. W ubiegłych latach wykonano wiele przebudów, utwardzeń dróg szutrowych, których trudno o wszystkich opowiedzieć, ale na przykład ta wykonana w 2019 roku droga za naszym boiskiem sportowym została wyprofilowana i utwardzona kruszywem i służy naszym mieszkańcom. W ostatnich dwóch latach rozpoczął się również remont naszej świetlicy. Do tej pory wykonano schody, wykonano wymianę instalacji elektrycznej, a także odnowiono ściany w sali głównej. Poniesione koszty do tej pory wyniosły około 50 tysięcy złotych. Dobrą wiadomością jest fakt, iż gmina pozyskała dofinansowanie ponad 8 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład na przebudowę właśnie infrastruktury kulturalnej i sportowej i z tego programu właśnie nasza świetlica zostanie zaadoptowana do aktualnych potrzeb mieszkańców i już niebawem będziemy mogli cieszyć się z w pełni wyposażonego aneksu kuchennego, z nowej łazienki. Prace budowlane rozpoczną się już w tym roku. Znajdujemy się teraz na dość nowym osiedlu mieszkaniowym Sulim. W ubiegłym roku z problemami, ale jednak udało się przebudować główną drogę gminną, kładąc utwardzoną nawierzchnię z kostki brukowej. Całość inwestycji wynosiła około 1 000 000 zł, a dofinansowanie zdobyliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych. W bieżącym roku w celu zabezpieczenia przed podtopieniami zostanie jeszcze wybudowane odwodnienie drogi, studnie chłonne i drenaż. W budżecie gminy na ten cel zabezpieczono kwotę 55 tysięcy złotych. Dodam, że w tej okolicy właśnie corocznie odbywa się Sulimiada. Świetna impreza, zrzeszająca miłośników jeździectwa, ale nie tylko. Są to zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta, organizowane dzięki zaangażowaniu wielu osób, poczynając od uprzejmości właściciela terenu, który użycza nam swoje pole, wielkim wkładzie pracy samych jeźdźców, również naszych mieszkańców, członków stowarzyszenia Kochamy Mazury, czy też pracowników GOKiR-u. To prestiżowe już wydarzenie cieszy się ogromną popularnością nie tylko w naszej okolicy, ale i w całym regionie, tym samym służąc do integracji naszej społeczności, no i zarazem do promocji Sulim jako przyjaznego i ciekawego miejsca na mapie gminy. Kolejną długo oczekiwaną inwestycją w Sulimach była zrealizowana w 2020 roku przebudowa drogi powiatowej na odcinku prawie 1,5 km w kierunku Pieczonek. Została ona wykonana przez powiat giżycki, wsparta środkami gminy Giżycko, 50% wkładu własnego. Dofinansowanie tej drogi uzyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1,3 mln, a cała wartość inwestycji to było około 2 700 000. Zakres robót obejmował przebudowę skrzyżowania zwykłego na to typu mini rondo, przebudowę mniejszych skrzyżowań z drogami gminnymi, a także wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, również odwodnienia. Powstał też nowy chodnik, który pozytywnie bardzo zmienił oblicze naszej miejscowości. Ponadto w ramach gminnego projektu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego wymieniono w Sulimach oświetlenie uliczne na lampy technologii LED. Modernizacja ta pozwoliła na zmniejszenie zużycia energii. Łączny koszt projektu wyniósł około 400 tysięcy złotych, z czego 80% pochodziło właśnie z dofinansowania. W ostatnich latach również z udziałem gminnych środków przebudowano w Sulimach istotną część drogi powiatowej w kierunku Kożuch. Powstała wtedy długo oczekiwana ścieżka pieszo-rowerowa.
Dobrą wiadomością jest fakt, iż plany inwestycyjne będą kontynuowane, gdyż już w bieżącym roku powiat złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę na dalszą modernizację drogi. I w ramach tej inwestycji przewidziana jest przebudowa całej drogi wraz z wymianą nawierzchni, ale również niezwykle, co niezwykle ważne jest dla bezpieczeństwa ruchu, dla nas mieszkańców, dalsza budowa pieszo-rowerowej ścieżki. Mam nadzieję, że kontynuując współpracę samorządów, gminy i powiatu, pozyskując odpowiednie dofinansowanie, ta inwestycja, jej realizacja będzie niezwykle istotnym zadaniem w nadchodzącej kadencji. Zakończenie. Dziękuję Państwu za współpracę, za możliwość reprezentowania mieszkańców na forum Rady Gminy. Dziękuję również wójtowi Markowi Jasudowiczowi za owocną współpracę i zachęcam do zagłosowania na nas w nadchodzących wyborach, abyśmy dalej mogli skutecznie pracować na rzecz mieszkańców gminy. Dziękuję za uwagę.